This is Ben Wolf behind the scenes of Insidious. Action! Stop it. Witam w drugim odcinku z tej serii. Dzisiaj zajmiemy się moim ulubionym horrorem, jakim jest Naznaczony, dlatego też go wybrałem. Niestety, jeżeli chodzi o część pierwszą, nie ma praktycznie żadnych materiałów, na których można bazować. Może jedna czy dwie sceny, więc głównie skupimy się na części drugiej, a w końcówce odcinka na trzeciej. Na pewno pamiętacie słynnego demona z części pierwszej, prawda? Przyjrzyjmy się więc w takim razie krótkiej scenie. A tak wyglądała ona w filmie. Scena jest prawie identyczna, więc nie ma co tutaj dużo komentować. Przejdźmy dalej. Ty was fairly afraid sometimes because the demons were pretty scary. I try to kind of get in there with him, you know, and try to explain to him as much as I possibly can that it's not real, that you know, all of this is make believe. W tym fragmencie Leigh Whannell, czyli scenarzysta filmu, wspomina, że chłopiec grający filmowego Daltona w kilku scenach bał się naprawdę, ponieważ demon był bardzo przerażający. Reżyser James Wan podkreśla, że wspierał go w tych scenach, starał się być przy nim i tłumaczył mu tak bardzo, jak to było możliwe, iż to wszystko nie jest prawdą. Przejdźmy więc do części drugiej oraz do sceny z żyrandolem, która znajduje się mniej więcej w połowie filmu. And 3, 2, 1, go! Zanim omówimy tę scenę, zobaczmy, jak wyglądała ona w filmie. This is the woman who was in my house. Trzeba przyznać, że wszystko było tutaj idealnie wykalkulowane, bo gdyby w czas nie zdążył jej odepchnąć z tego miejsca, dostałaby po prostu tym żyrandolem w łeb. A nie ukrywajmy, jest dosyć ciężki, bo słychać po tym, jak spada, prawda? Tak więc scena być może trochę ryzykowna, natomiast moim zdaniem wszystko było tak wymierzone, że nie mogło tutaj się stać nic nikomu. Zapraszam na kolejną scenę zza kulis. Okay. Ready? And 3, 2, 1. Muszę przyznać, że wyglądało to całkiem śmiesznie, a zobaczmy, jak było to w filmie. Jak można zauważyć, mamy tutaj dwie osobno nagrane sceny, później oczywiście zostają sklejone w jedną. Nie mówię, że się czepiam, absolutnie nie, ponieważ tak robi się film. W każdym razie aktorzy musieli udawać, że patrzą się tak naprawdę na tę kobietę. W rzeczywistości za kamerą znajdowali się tylko operatorzy, prawda? Tak więc trudność tych scen polega właśnie na tym, żeby wyobrazić sobie, iż faktycznie odgrywacie już daną scenę, a później dopiero w postprodukcji twórcy czy tam montażyści po prostu sklejają to ze sobą. Nagranie tego fragmenta sceny zostało powtórzone jeszcze raz. Pewnie po to, żeby wybrać później lepszą wersję. 2, 1, action! Tutaj natomiast widzicie scenę z początku filmu, która miała miejsce mniej więcej w 15-20 minucie, o ile dobrze pamiętam. I mamy naszą słynną kobietę, którą James Wan w tym momencie instruuje, jak dokładnie ma zachować się w tej scenie i jak ona ma rzeczywiście wyglądać. W filmie prezentuje ona się w tenże sposób. Tutaj natomiast widzicie fragment z końcowej sceny filmu, aczkolwiek jest to raczej przygotowanie dopiero do tej sceny. Natomiast możecie zobaczyć, jak ona wyglądała w filmie.
Are you ready? We're ready. Ready to forget once and for all. No more traveling, right? This is the only world we want to be in. Take a deep breath and just listen to the beat. Kolejny fragment przygotowujący aktorów do danej sceny. Oczywiście reżyser tłumaczy co i jak. Króciutki fragment tej sceny w filmie za chwilę zobaczycie, a później przejdziemy jeszcze do dalszej części tejże sceny, ponieważ jest ona całkiem ciekawa. Waiting for the boys. They're not home yet. Did my friend Carl stop by today? Ale zanim tam dotrzemy, to jeszcze jedna krótka scena. It's just a dream. Hi. I would take the kids to school, okay? Tutaj w zasadzie nie ma co komentować, także idziemy do następnej. Tutaj dosyć specyficzna scena Josha z Carlem. Mam nadzieję, że pamiętacie ją z filmu. What if you got behind your back? It'll be fun. Widzieliście fragment za kulisami, więc przejdźmy teraz do finalnego efektu. Why don't you ask your dice what I have behind my back? Come on. Roll them and see. Mother tells me you were very good with them at the house. Come on. It'll be fun. Moim zdaniem Josh zagrał tutaj świetnie mimiką twarzy. Dzięki temu faktycznie wyglądał na taką niebezpieczną postać i widać już było, że coś się z nim dzieje, prawda? Po nagraniu tej sceny zostały jeszcze oczywiście dograne inne ujęcia, aby później wyglądało to ciekawiej w filmie. Zajrzyjmy do kolejnej sceny. So I just want the camera to stay very low, then he wakes up out of shot and then we pick it up. I know you, don't I? I heard Elise speak of this often, but till this moment, I never was afraid until this very moment. W filmie wygląda ona podobnie. I know you, don't I? He killed you. Ci, co oglądali, na pewno kojarzą tę scenę. Dzieje się ona w momencie wejścia w świat astralny. A teraz wracamy do wcześniej omawianej sceny. W samym filmie ta scena rozpoczyna się dosyć ciekawie. Mamy ujęcie dosyć szybko zbliżające się na twarz Josha, po czym zaczyna gonić nasze, nazwijmy to, ofiary. Sprawdźmy, co działo się dalej. No trzeba przyznać, że dosyć bolesna scena, ponieważ nasz główny bohater przycina sobie palce. Scena zrobiona jest oczywiście z dwóch ujęć. Jeżeli chodzi o część numer 2, to już wszystkie sceny, które przygotowałem, a na sam koniec zajrzyjmy jeszcze do trzech scen z części numer 3. When your spirit leaves this earth, your acts of kindness stay behind. It sounds like your mother left a lot. W zasadzie nic spektakularnego się tutaj nie dzieje. Nasza Elise po prostu rozmawiała z główną bohaterką części numer 3 i tak naprawdę tyle z tej sceny wynika. What did you say your name was? Quinn. Quinn. It's a nice name. You're a very smart girl, Quinn. Na tym ujęciu widzicie dosyć wizjonerską rolę naszej Elise, która wciela się tak naprawdę w oczywiście medium. No i musi dostać się również do świata astralnego. I fragment tego można zauważyć właśnie w tej scenie. W filmie wygląda to w ten sposób. A na sam koniec scena z pierwszej fazy filmu, konkretnie oczywiście z części numer 3,
która tutaj już wymagała dosyć dużo wkładu, dużo pracy, żeby rzeczywiście ją zrealizować. Ponieważ jak pamiętacie albo nie, miał tam miejsce wypadek samochodowy. Natomiast jest dosyć oczywistą rzeczą, że nie ucierpiała w zasadzie główna bohaterka, no raczej samochód w nią nie wjechał. Tak więc w tej scenie zastąpiono naszą główną bohaterkę manekinem. Można przyznać, że ciężko odróżnić, prawda? Natomiast wymagało to nagrania przynajmniej kilkunastu ujęć, aby później tak dobrze to skleić, żeby w filmie nikt się nie zorientował, prawda, że coś tutaj zostało zmienione. Tutaj zostaje nagrana sama symulacja uderzenia przez samochód. Reżyser części trzeciej, bo może część z was nie wie, natomiast James Wan zajął się częścią numer 1, numer 2, a częścią trzecią reżyserią konkretnie zajął się już właśnie scenarzysta poprzednich dwóch części oraz trzeciej również, czyli Leigh Whannell. Dlatego też poziom tej części troszeczkę spada, no bo zabrakło po prostu Jamesa Wana, aczkolwiek moim zdaniem i tak było dobrze, ale to nie jest temat tego odcinka, więc przejdźmy dalej. No i tutaj możecie zauważyć już, jak samochód uderza w naszego manekina. Później ekipa robi make-up. A na koniec przyjrzyjmy się, jak scena wygląda w filmie i czy zorientowalibyście się, że to jest manekin, gdybyście tego nie wiedzieli. Podejrzewam, że nie, bo na pewno część z was już ten film oglądała i ja nawet się nie zastanawiałem na samym seansie, czy to jest manekin, czy jak to zostało zrealizowane. Tak naprawdę dopiero po znalezieniu tej sceny zacząłem po prostu trochę bardziej się temu przyglądać. Tutaj jeszcze krótka informacja, tak naprawdę scena też zza kulis, w której wypowiada się właśnie scenarzysta części numer 1, numer 2, no i w zasadzie numer 3, ale akurat to co mówi było wypowiedziane w momencie nagrywania części drugiej. Hi, I'm Leigh Whannell. I'm the screenwriter of the film that is currently shooting behind me, Insidious Chapter 2. I also wrote Insidious Part 1 for those of you who don't know. So I'm the writer on set. Pokazuje po prostu dom, w którym została nagrywana część druga, no i wspomina, że jest scenarzystą pierwszej i drugiej części dla osób, które nie wiedzą. Cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie i w komentarzach koniecznie zostawcie swoje propozycje, o jakich filmach jeszcze mógłbym nagrać odcinek z tejże właśnie serii. Tylko musicie wziąć pod uwagę to, że niektórych filmów po prostu się nie da omówić w ten sposób, ponieważ nigdzie nie ma dostępnych materiałów, ani żadnych scen zza kulis, także nie miałbym na podstawie czego nagrać takiego odcinka. Natomiast jeżeli dacie jakąś propozycję i takie sceny znajdę, to być może po prostu coś nagram, jest taka szansa. Natomiast weźcie pod uwagę też to, że ze wszystkich propozycji, które piszecie, nie mogę wybrać każdego, tak? Każdej propozycji czy każdego komentarza. Muszę to posegregować, sprawdzić, z czego najwięcej materiałów da się znaleźć. No i co będzie też ciekawe, tak? Nie nagram jakiegoś horroru raczej, którego nikt nie ogląda, bo nie będzie to miało zbytnio dużego sensu, ponieważ ludzie po prostu nie będą zainteresowani takim materiałem, także raczej stawiam na bardziej znane produkcje, na takie ciekawsze, które po prostu mogą wzbudzić wasze zainteresowanie. Wcześniej nagrałem coś o obecności, teraz o naznaczonym. Myślę, że są to bardzo rozpoznawalne horrory, dlatego właśnie coś o nich powiedziałem. Oczywiście nic spektakularnego najprawdopodobniej się nie dowiedzieliście z tych odcinków. W każdym razie skupiam się raczej na tym, żeby pokazać osobom, które nie wiedzą, jak wygląda nagrywanie filmów, żeby mogły się po prostu dowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda u podstaw. No i żebyście mogli porównać sobie po prostu kilka scen zza kulis z tych z filmu, abyście również mogli dostrzec po prostu te różnice, jakie występują i jak mniej więcej na planie wygląda praca w całej ekipie filmowej. Tip-toe through the windows,